Dzień piąty według planu, szósty nasz. Właśnie kończymy się zwijać na tym polu namiotowym, który jest w Ullapool. Jedziemy zjeść śniadanie, wypić jakąś, nie wiem, ciepłą kawę i lecimy dalej. Zimno, ptaki, kurczę, o, te ptaki, tamte, ten biały ptak mordy drą cały czas. Najchętniej bym go, kurczę, strzelił teraz, jak tu idzie. Agnieszka też się nie wyspała zbyt dobrze? Nie, wyspałam się, tylko że obudziły mi właśnie te ptaszyska wredne. No patrz, idzie jeszcze ptaszysko wredne do nas. Spierdalaj. Kamie ty. No, tak poza tym humory dobre. Temperatura, nie wiem, plus 15 stopni, niebo zachmurzone, wiatr jest. W nocy padał deszcz. No, wczoraj przyjechaliśmy tutaj 19:30. Pojechaliśmy do pubu obok, nie, do Fish and Chips obok, zjedliśmy coś ciepłego, bo cały dzień na Snickersach i bananach. O, o, to jest właśnie to, o czym mówiłem. I ten. No co, zbieramy się i jedziemy. Ullapool. Centrum miasta. Tam statek odpływa stamtąd. No i co? Szukamy miejsca, gdzie śniadanie można zjeść. Jak na razie bez większych sukcesów. W sensie zjedliśmy jagodzianki co najwyżej. No, mamy małe śniadanko w Ullapool. Coś takiego. Ryba z chlebem i kawałek sałatki. Agnieszka ma jajko z chlebem, kawałek sałatki. Ale to ładny widok jest. Zjadamy, jedziemy. Ullapool została za nami gdzieś tam w tej dolinie. A my co? A my oczywiście z braku lepszych zajęć sobie jedziemy. Nie, ale podjazd jest dość stromy, to fakt. Ja szczerze mówiąc mam mały kryzys, bym jebnął to wszystko w pizdu i wrócił do domu. Co to był za pomysł? Magnes. Z melisą! Tak. Gdzie? To za strona mewa. Tak właśnie wygląda początek najgorszego dziś podjazdu. Agnieszka jakieś 200 metrów przede mną. Później będzie już tylko łatwiej. Przy samym końcu jeszcze będzie jedna ostra, stroma góra. Ale damy sobie z nią radę. Nie ma wiatru. To plus. Duży. Że nie czuję wiatru. Niech tak zostanie. Robi się szybko!
siema chłopaki. Założyliśmy sobie, że w połowie trasy zrobimy sobie przerwę na coś do jedzenia i okazało się, że idealnie w połowie wpływa taka kawerenka. Idealnie w połowie, po prostu, kurczę, w połowie, no po prostu jest w połowie. I tutaj pani nam już ciepłą kawę robi. Zjemy sobie jakieś tutaj, nie wiem, ciasteczko sobie zjemy pewnie też. O, proszę, proszę. Idealnie w połowie, niesamowite. No, znacznie lepiej. Widziałaś go? Aga jak zwykle na prowadzeniu. I proszę zobaczyć, prawie już jesteśmy w chmurach, już jesteśmy prawie. I tak oto dotarliśmy do miejsca docelowego w dniu dzisiejszym. Tu rozłożymy nasz namiot. No. Tutaj. Tu. I dokładnie w tym miejscu. Tu sobie zostawimy rowery. I będziemy mieli taki widok na zatokę. Szum fal. I ten. Ty nie wiesz, to bo mam tu naleciał uszy. Planujemy trasę, kładziemy się spać, jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. No i co? O, Agnieszka zniknęła. Jestem. No i tyle. Zobaczymy się jutro. Tymczasem zajmiemy się planowaniem.